Będą wspomnienia, łzy, wzruszenia, duma, ale i radość, że spotkania możliwe są jeszcze po latach. Przed nami 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, najkrwawszej i największej polskiej bitwy XX wieku. Punktualnie o 17:00 syreny zawoją nie tylko w Warszawie, bo uroczyste obchody powstania zaplanowane są także w większości polskich miast. Ale o bohaterach tego zrywu pamiętano także za oceanem. Z Nowego Jorku Leszek Krawczyk. Nowy Jork. To tu, w podziemnym labiryncie tuneli metra, narodziło się współczesne graffiti, z czasem podniesione do rangi sztuki. My jedziemy zobaczyć pracę niezwykłą, nawet jak na tutejsze nowojorskie standardy. To mural poświęcony powstańcom warszawskim. Powstaje na Greenpointcie, w małej Polsce na północnym Brooklynie. Rafał Pisarczyk do niedawna pracował w radiu. Teraz chce już tylko malować, a to będzie jego drugi mural. A to jest coś, co zawsze chciałem zrobić. Dlaczego? Bo w Ameryce mało kto słyszał o Powstaniu Warszawskim, a to przecież taka niesamowita historia. Zasługują ci ludzie na szacunek, aby ich nie zapomnieć. Aby o tym mówić, uświadamiać. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. To jest coś, co może, wiesz, być bardzo pozytywnym dla Polski. Można być z tego dumnym. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Kto ma wolną chwilę, przychodzi pomóc. Mural ma być gotowy za tydzień. Ale oprócz samego malowania dużo czasu zajmują rozmowy z przechodniami i tłumaczenie. Co to takiego było, to Warsaw Uprising. To coś wspaniałego. Warszawa kojarzyła mi się wcześniej z klubem, gdzie przychodziliśmy na koncerty. Piękny mural, co? Ludzie się zatrzymują, pytają, a wielu Amerykanów to właśnie stąd dowiaduje się o tym, czym było Powstanie Warszawskie. Ale tu, w Nowym Jorku, w mieście, w którym narodziła się współczesna sztuka uliczna, jedna rzecz budzi szczególny podziw i szacunek. To postawa młodych harcerzy, którzy ryzykowali życiem, wymalowując na ulicach znak Polski walczącej. Mural wymyślili młodzi Polacy, często wychowani już tu, w Nowym Jorku. Grzegorz miał kilka lat, kiedy z rodzicami przyjechał do Stanów. Mówi, chodziło o oddanie hołdu ludziom, dzięki którym także tu, w Ameryce, możemy mówić po polsku. Powstańcy warszawscy nie mają swojego pomnika w Stanach Zjednoczonych, nie mają swojego memoriału, nie mają muralu. Mają groby oczywiście, dlatego że wielu z nich tutaj trafiło do Ameryki, wielu z nich żyło pośród nas. Profesor Julian Kulski. Jego ojciec w czasie wojny objął urząd prezydenta Warszawy. On sam brał udział w powstaniu, dziś jest architektem światowej sławy. Niektórzy mówią, że to było piękne, ale samobójstwo. No, to łatwo mówić po tylu latach, jak się nie przeszło 5 lat gehenny okupacyjnej. Byliśmy wychowani w kulcie powstań i zrywów niepodległościowych, mówi profesor Kulski. To była prawda tamtych czasów. Dziś równie ważne są podobne, ale cywilne wartości. Ciężką pracą, walką zawsze wygramy. Także, a Polacy są doskonałymi pracownikami. Także jestem bardzo dumny z pana generacji. I wzajemnie, panie profesorze. Mural na Greenpointcie zostanie uroczyście odsłonięty w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Tego dnia także tu, w Nowym Jorku, zabrzmią powstańcze piosenki. Leszek Krawczyk, Wiadomości, Nowy Jork.